Notatniki e ink konkretnie z danymi technicznymi. Prosiliście, abym porównał Booksa z Remarkable Supernote. No to dzisiaj odpowiedź na Waszą prośbę, a nazywam się Bernard Fulgan i jak widzisz, na tym kanale dzielę się różnymi nowinkami i odkryciami technicznymi. Przechodzimy do rzeczy, bo niektórzy z Was stawiają się, który notatnik cyfrowy wybrać, i ktoś padł na pomysł, że jak sobie porówna parametry techniczne, to będzie mu łatwiej. Nie wiem, czy będzie Ci łatwiej, ale. Oto tabele. Trzy tabele dzisiaj przygotowałem dla nas. Pierwsza na temat sprzętu, druga na temat tego, co tam się kryje w oprogramowaniu, i trzecia o różnych usługach, cenach i tak dalej. Więc spójrzmy na tabelę ze sprzętem: Books Note R2, Remarkable 2 i Super Note A5X. Te trzy urządzenia. Dlaczego nie inne, dlaczego nie więcej? W rodzinie Books urządzeń jest dużo więcej, natomiast szczerze mówiąc. Pomiędzy różnymi wersjami tych urządzeń dziesięciocalowych różnice są tylko kosmetyczne. Ja na przykład używam Books Note 5, natomiast bardzo podobny do Books Note R2. Tam troszkę ma inny wyświetlacz, troszkę inny kształt. Podobnie Remarkable. W tej chwili mamy Remarkable 2. Remarkable 1 w dużej mierze było podobne też do drugiego. Wielkość urządzeń. Jak widzisz, one wszystkie mają mniej więcej. 400 gramów. Books Note R 420, Remarkable 403, Super Note 375. Podobnie jeśli chodzi o wielkość. One wszystkie są mniej więcej w wysokości 22-24 cm, szerokości między 18 a 20 cm. No i tutaj jeśli chodzi o grubość, to Remarkable chwali się, że jest, to jest najcieńsze. Urządzenie na świecie 4,7, Books Note, R2, niewiele grubszy 5,8, Super Note około 7 mm, ale to są urządzenia bardzo podobnych kształtów. Ekrany. W zasadzie moglibyśmy tą rubrykę pominąć, dlatego że na świecie jest jeden dostawca ekranów e inkowych. więc ze względu na to, czy kupujesz urządzenie, które ma logotyp Books, Remarkable czy Super Note, to tak naprawdę ekran masz z tej samej firmy. I tutaj, jeśli chodzi o Books i o Remarkable to nie używają ekranu HD karta. Prawdopodobnie z HD karta karty bo oni tam w opisach troszkę inaczej, przynajmniej zmodyfikowali, ale z tego co słyszałem, to to właśnie jest ta HD karta. Natomiast Super Note ma ekran Mobius, czyli taki bardziej elastyczny, taki sam jakiego Book z kolei użył do Nota 5. Ta sama praktycznie rozdzielczość, ta sama gęstość na ekranie. Chodzi o to, jak możesz się z tymi urządzeniami połączyć. Znowu jak widzisz, bardzo podobnie, wszystkie mają Wi-Fi i 2,4 GHz, i 5 GHz, Bluetooth 5, USB-C. Wersja druga. Tutaj Books jeszcze dodaje ci OTG, czyli że możesz przez to wtyczkę połączyć różne inne urządzenia, klegaturę, słuchawki i tak dalej. Baterie podobne, znaczy praktycznie identyczna pojemność baterii w Booksie i w Remarkable 3000 mAh. W Supernaucie nieco większa bateria 3800. Więc tutaj do tej pory prawdopodobnie nic z tego, co widzisz w tej tabeli, nie rozstrzygnęło twojego dylematu. I ostatni wiersz pamięć. Tu widzimy różnicę, tak? Tutaj Books daje nam dość obficie 4GB ramu i 64GB na nasze dane. W Remarkable skromnie 1GB RAM i 8GB danych, natomiast w Supernocie, troszkę jakby po środku, 2GB RAM i 32GB na dane. No i teraz, czy tego typu tabela pomoże Ci wybrać, wątpię, dlatego że nawet jeżeli powiesz sobie, no to tutaj to różni się tak naprawdę głównie tym, kto daje mi więcej danych czy więcej pamięci operacyjnej, też nie możemy tego jeden do jednego porównywać, dlatego że jak zobaczymy za chwilę... Remarkable działa na Linuxie. Books Note działa na Androidzie, co jakby inna konsumpcja, jeśli chodzi o pamięć. No ale tu już widzimy, jakby pierwsze podejście, czym się ten sprzęt różni od strony hardware'owej. Niewiele. Myślę, że tutaj decyzji nie podejmiesz. No to pójdziemy krok dalej, czyli oprogramowanie. Tak jak mówiłem wcześniej, jest temporacyjny Booksa to Android, w tym najnowszym Books Note R2 to jest Android 11. Remarkable działa na Linuxie, stworzył swoją wersję. Systemu, którą nazwał kodeks na bazie Linuxa, Supernote też ma swoją wersję na bazie z kolei Androida 8.1. To, co jest szczególnie ważne tutaj dla nas w Polsce, to na ile te urządzenia wspierają pracę w języku polskim. I o ile w Buxie mamy zarówno interfejs po polsku, czyli wszystkie komendy, wyjaśnienia są mniej więcej po polsku, wiem mniej więcej, bo to tłumaczenia nie jest doskonałe, ale jest po polsku, oraz mamy transkrypcję polskiego pisma. Czyli jeżeli coś napisz odręcznie po polsku, to za chwilę zobaczysz mniej więcej to drukowane w języku polskim. W przypadku Remarkable interfejs jest po angielsku. Jeżeli nie znasz angielskiego, jakoś się tam domyślisz, i tak po tych sygnaturach, które są ikonka, które są na ekranie. Natomiast transkrypcja języka polskiego tak jest możliwa na Remarkable pod warunkiem, że płacisz abonament. Abonament, który kosztuje mniej więcej 8 euro miesięcznie. W Super z kolei ani interfejsu nie masz po polsku, ani transkrypcji polskiego pisma nie posiadasz. Następna funkcja z obszaru oprogramowania to szkicowanie, rysowanie. To szczególnie dla tych może być istotne, którzy potrzebują takiego urządzenia nie do robienia notatek, ale do rysowania. I tutaj w Books mamy czujnik. Nacisku, siły rysika, czyli tam jest chyba ponad 4000 tych poziomów czułości, czyli częściej mocniej czy słabiej, no to ta kreska będzie grubsza czy cieńsza. Natomiast nie ma czujnika nachylenia, czyli to, co jest ważne dla tych, którzy szkicują ołówkami, że jak sobie ołówek nachylisz, to możesz po prostu na przykład zakreślić jakieś pole, no to tego typu tak zwanego tilta nie ma w Buxie, ale jest w Remarkable. Remarkable ma tutaj obydwa czujniki, prawda? I nacisku, i nachylenia. Super Note bardzo podobnie jak Bux ma czujnik nacisku, nie ma nacisku nachylenia. Teraz dla czytających, tych, którzy mówią, kupię taki notatnik, ale też chcę poczytać, no to tutaj liderem oczywiście jest Books, dlatego że tam wszelkie formaty, które sobie mogę wyobrazić, to wchodzą poza tymi standardowymi PDF, EPUB, mobi, wiele innych, łącznie z Microsoftowymi, z jakimiś HTMLowymi i tak dalej. No i też z racji tego, że jest to aplikacja, że jest to e, narzędzie Androidowe. Możesz sobie aplikację Kindleową zainstalować i korzystać wprost ze swoich książek z Kindla. Nieco podobnie w Supernote. Tam PDF i EPUB są natywnie wspierane przez ten system. Aplikacja Kindle jest zainstalowana. Natomiast Remarkable tylko pdf -y i EPUB, czyli jeżeli byś kupowała, kupowała czy kupował Remarkable, myśląc, że tam poczytasz sobie e-booki, to tak, pod warunkiem, że masz e-booki w formacie EPUB oraz PDF. No to tutaj prawdopodobnie, którymś z Was już się obraz nieco rozjaśnił. Tutaj te informacje, które mieliśmy tutaj mogą pomóc podjąć decyzję. No to pójdźmy jeszcze do ostatniej tabeli, którą dla nas dzisiaj przygotowałem, czyli kwestia usług, kwestia obsługi. Sprzedaż i obsługa w Polsce. Jeśli chodzi o Buxa, to możesz to kupić w Polsce od autoryzowanego sprzedawcy. Obsługa gwarancyjna, pogwarancyjna też w Polsce. Remarkable nie kupisz w Polsce, nie masz obsługi w Polsce, czyli kupujesz przez stronę internetową norweską. Bardzo podobnie w Supernote kupujesz przez stronę internetową japońską. Czyli tutaj kwestie importu, kwestie tutaj ewentualnego odsyłania za granicę są tym czynnikiem ryzyka w przypadku Remarkable i Supernota. Co z synchronizacją z chmurą? Tutaj w się dostajesz 5 GB synchronizacji w chmurze Booksa, czyli te twoje dokumenty, zapiski mogą być synchronizowane, jest w pakiecie bezterminowym. W Remarkable masz, oni mówią, że nieograniczone zasoby chmurowe, myślę, że nieograniczone w czasie, natomiast myślę, że tam w przestrzeni to mniej więcej chyba 8 GB dają, tylko to jest pod warunkiem płatnego abonamentu. Z kolei w Supernote, z tego co zrozumiałem, z tego co oni pisali, tam jest chyba około 25 GB w chmurze, też chyba bez dodatkowych opłat, też chyba w ramach tej ceny, którą płacisz za urządzenie. No i skoro o cenie mówimy, to BooksNote R2 znajdziesz w sklepach w Polsce za mniej więcej 2400 zł. Remarkable tam jest to nieco skomplikowane, dlatego że w tej chwili jakąś tam politykę rabatową, czyli tam z rabatem zapłac zapłacisz około 450 euro, czyli mniej więcej 2100 zł, ale żeby mieć tą pełną paletę funkcji, synchronizację z chmurą, transkrypcję polskiego pisma, to musisz płacić abonament miesięczny 8 euro, czyli około 37 zł w momencie, gdy to nagrywam. Z kolei w przypadku. Super importujesz to z Japonii, i po twojej stronie są wszelkie opłaty celne czy importowe. Czyli w zasadzie chodzi o, o VAT. To 23% VAT-u, czyli mniej więcej 500 dolarów za urządzenie plus 23% VAT-u plus wysyłka około 48 dolarów, czyli koniec końców będzie z Twojej karty pobrane prawdopodobnie mniej więcej 2700-2750 zł, także tutaj, jeśli widzimy oceny, można by powiedzieć, wydaje się, że najtańsze jest remarkable, który kupisz z rabatem, ale bez dodatkowych funkcji co nie będziesz tak bardzo użyteczne, więc tutaj dobra relacja do ceny, BUX 2400. Super Note, najdroższe z tych urządzeń, ale ci, którzy mieli przyjemność go dotykać, mówili, że to bardzo dobre. Ja jeszcze nie miałem okazji pracować Super Note A 5X. Mam nadzieję, że jeżeli wpadnie mi w ręce, to też się z wami podzielę. No to, to to przygotowałem na dzisiaj. Mam nadzieję, że będzie dla Was przydatne, pomocne. Tym z Was, którzy mówili, nigdzie w internecie takiej tabeli nie mogę znaleźć, gdzie są obok siebie parametry techniczne tych trzech urządzeń. No to są. Mam nadzieję, że było to pomocne. Polecam przy okazji rzuć okiem na filmik, który tutaj z boku wklejam. Jego okładka może Cię zachęcić do obejrzenia. Zachęcam oczywiście też do dyskusji w komentarzach i pogodnie Cię pozdrawiam.